Hej, hej, siemanku, ja jestem Topolo i witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. Tym razem przechodzimy do ostatniej misji z kampanii Minecraft Dungeons. Następne odcinki już będą odcinkami o wyższym poziomie, bodajże trybie przygodowym, z tego co pamiętam. Także mam nadzieję, że będziecie oglądać, będziecie wpadać. Ja kontynuuję nadal przygodę z Minecraft Dungeons. Już po tym odcinku będziemy grać solo lub z Archim gościnnie. Zobaczymy, jak to będzie. Ale nic, zobaczcie, co się będzie działo w tym odcinku. Zapraszam na walkę z bossem i finał. Okej? Okay? Dobra, w takim razie to polo, gdzie lecimy teraz? No co, ostatnia misyjka. Obsydianowy szczyt. No, zobaczymy, co tam nas czeka. Dzisiaj nie będę mówić, co tam czeka, ale wiem, co tam jest, ja wiem dobrze, co tam już jest. Czy co, piąty Dobra. Poziom, czy szósty na hardkorze? Daj piąty. Dajmy piąty. I serio, ta runda, a co jest ta mapa, już jest ciężka. Może nie samo przejście tam. Spotkamy kilka te golemiki nasze, kochane, od lawy. Ale boss ostatni jest mega ciężki, on jest naprawdę mega ciężki. Zrozumiałe odgłosy. Arcyzłosadnik, tak się on nazywał. Antyzłosadnik. Ulala, tu widzę tutaj cytadela. Tu bez sensu brzmi. No. Już do ciebie dołączam, tylko niech mi tutaj minie. Okej, jak na filmik. Tutaj tych magów dwóch. Tam chyba jeszcze jakiś został tam jeszcze jakiś mag. A, gdzie jakiś mag? Tutaj jest, okej, okay, już cię ściągam. O tak, te okay, grzybki poszedł, to... Ten też, okej. Okay. Lubię te grzybki. Od ściągania magów chyba. Po prostu przyzwyczajam, gdzie jest mag, okej, okay, widzę maga. O to teraz co? No to skok i bum. O, wpadłem! A przeżyjesz, tak mi się wydaje. Nie, w lawę wpadłem. Aha, możesz mnie uratować. Dobra. Czyli trzeba uważać z obrotami, tak? Tak, ja oczywiście jestem mistrzem wpadania w każdą dziurę. Dobra. Aj. Nie bić mnie, ja być grzeczny. I standardowo oczywiście problem tutaj na materiale będzie, że ja chcę wreszcie broń. Tak jest. Ojojku, jak zaklinamy wszystkich. Wow, co tu się dzieje? Ja bym poprosił o moje kosałki jeszcze raz. O moje kosałki, żebyście mi je po prostu jeszcze raz dali, ale oczywiście mocniejsze, prawda? Oczywiście mocniejsze. Mhm. Dobra, okej, okay, nie ma magów. O. Ty masz coś do biegania, na pewno, bo też biegasz dużo szybciej niż ja. Znaczy wiesz co, ja mam... A czy nie, teraz zdobyłem akurat miksturkę. Ha. Znaczy w razie ja po prostu robię jeden obrót, a później robię ten skok jeszcze i temu po prostu chodzę szybciej niż ty. Aha, okej. Okay. Bo ja mam jakby dwa skoki, bo. Aha, bo skok ci daje speeda. Mam jeden skok, a później mam jeszcze takie coś innego, też jako skok. Okej. Okay. Wtedy po prostu mam jakby dwa razy szybciej mogę pokonywać drogę jakoś. Mhm. Czyli postawiłeś na taką mobilność. O, ale skok. Znaczy na szczęście mój stun mnie uratował znowu. No. Czyli było tak o, dużo mobków, boom, stun. Tak. Spokój. Okej. Okay. No jak oni skaczą tutaj, co to jest? Czemu tak? Okej, okay. Lekki speedzik. Jest broń. Mówisz? Coś fajnego? Claymore. One zbijały. Obrażenie na sekundę od ognia. Tutaj mamy co? Spowolnienie, szansa na ogłuszenie. No to nie jest dobre na takiej wolnej broni. Ta broń jest mega wolna. Jest ona jedną z tych chyba lepszych broni uznawanych w grze, ale jest za wolna na cokolwiek. Po prostu ona jest za wolna. Mhm. No dobra, zostaję przy tej mojej szybkiej broni, tak. Tak, już jak raz się przyzwyczaisz, to ciężko, mega ciężko jest się odzwyczaić, nie? Bolało? To lekko zabolało mnie, tak muszę to stwierdzić. O, TNT mam, gdzie tu rzucić TNT? Najlepiej trzymaj jeszcze. Jeszcze pewnie dobry moment będzie. Tak. Wiesz, jeśli ja biję się jeden na jednego, to zawsze prawie wygram. Mhm. Bo ja mam tą moją łyśnieżkę. Ta śnieżka stunuje jednego przeciwnika. Więc jeden na jednego nikt ze mną nie wygra. Po prostu on nic nie robi.
jak zresztą sam no, po prostu widzisz. Normalnie z tym przeciwnikiem bym nigdy nie wygrał, a tak to YOLO. Nie ma problemu żadnego. Tak jest. Tutaj żadnego problemu nie ma z nim. O. I co, już? Spokój się, tutaj są, są jeszcze tutaj, okej? Wow. Dobra, załóżmy, że dobrze biłem, chociaż nie wiem, czy w ogóle cokolwiek robiłem, no ale okej, to jest inna 300. Ajku. Czekaj, TNT może, co? Magiczne coś tam. Chyba nie ma gdzie tego puścić. No chciałem tutaj w tą chmarę całą. Ale dobra, lepiej, młot lepiej teraz działa. Pójdź teraz. No dobrze, gdzie oni są? Potrzebuję tutaj jakieś mopki. Nie chcę marnować. No, rzucaj u mnie. Dobra, uciekaj. No dobra, udało się. Szybko zwijałem chyba. Lepiej tak niż, wiesz, zginąć. Dobra, odblokuj tam. A dobra, ty jedziesz tutaj, to ja odblokuję dół. Aha, no dobra. Po prostu dwa akurat do odblokowania. Okej. I co dobra teraz? No idziemy dalej. Kolejny etap. A, dobra, bo tutaj przejście mówię, jest. Mówię, bossik będzie tutaj najcięższy, po prostu będzie on cudowny. A nawet to będzie tu będzie dwóch bossów. Mhm. Tam on ma dwóch bossów. Rozumiem, że obydwa takie mocne. Obydwa będą ciekawe. Oj, boli. Okay. Nienawidzę szybkość tych opancerzonych. Okej, okay, padł kolejny, super. Ty, spadaj w dół. O, w dół. Czemu on jest na krawędzi? Czemu ci przeciwnicy są na krawędzi? Nie mam pojęcia, o co chodzi. No, ja też tak zauważyłem, ale myślałem, że tylko u mnie tak się pokazują. Poza tekstury, nie? Wychodzą. Jest do pójścia tutaj, dobra. Tam coś może być? Nie, tam chyba nic nie ma, z boku mi się wydaje. Nie, widzę, dobra, że już armor trzeba lepszy. Oj, boli. Dobra, spoko jest. Ej, tam właśnie zmarł, właśnie coś tam myślałem. Ej, coś za dużo życia oni mieli. No. Dobra, jakieś level puchy. Super. O to chodziło. No i dobra, a to lecimy dalej. Dobra, sobie tutaj TNT już tylko rzuciłem. Okej, okay, dobra. Hej, coś tam jest, coś mi tam wyskoczyło. No, tam no. Coś jest? Tak. Pusza tylko, No dobra, chodźmy tutaj do końca jak tak. No zobaczmy. Jest skrzynia, może... ej, opłaciło się nawet. Dobra, teraz żeby się tam dostać. Szybko poszło. Serio, po kuszę leciałem. No, u mnie też kusza. No ja rozumiem wszystko, ale kuszę leciałem? Wyjątkowo często kuszę dropią. Nie wiem. Tu gra nas chyba nie lubi. Mm. No i dobra, z jednej strony będzie chyba golemik. Wow, po tej wodzie możemy chodzić? Tak. Co on robi? Aha, dobra. Wiesz co, wystrzelam na niego chyba. Czemu znowu użyłem dwa? A, wiesz ty. O, jakaś upi, szata. Upi jestem. Już musiałem dwa użyć, o. Po prostu od razu. Czekaj, tutaj będzie kolejny boss, czy nie? Chyba nie, jeszcze chyba nie. Dobra, wiesz, to nie jest, bo to jest zwykły przeciwnik. To był zwykły przeciwnik? No. Okej, bo ja tutaj życia już prawie nie mam. Bum. Wow. Nie ma to jak taktyczne użycie. O, jest inny. Hello. Ej, ale efekty tu są fajne. Normalnie cieszy oko to wszystko, co tu się dzieje. Okej, okay, niech on tu zacznie ładować. Ładuj się, co mówię. Ty na mnie? Jest, ładuje się. Dobra, niech się bije. Okej, okay, pan. Jest wreszcie! Czemu ta broń? No ale dobra, będzie chyba lepszy niż mój. Mam broń legendarną. No. Ale Claymore? Kolesowa, nie, to jest po prostu pałac zwykły. Aha, o, świnka jest. Oj, kurde, to jest słabe. Czemu to jest takie? Ja wszystko rozumiem, ale dobra, nie dobra. Okej. Okay. Coś mnie bije? Nie padłeś. Tak. Dobra. Chyba przez swoje TNT. Ja już idę, czekaj. Zapatrzyłem się na tą świnkę, wiesz. Oby się udało, bo muszę zmienić sobie moje umiejętności. O, super, dzięki wielkie. Dobra, udało się. To jakbyś mógł chwileczkę, sekundkę poczekać. Jasne. Tutaj moje rzeczy, odzyskam sobie wszystkie punkty i wydam je oby lepiej.
Też lepiej. Postaram się tutaj po coś... Po śmierci moba pojawi się przedmiot używalny. Nie potrzebuję przedmiotu używalnego, chociaż... Nie, nie potrzebuję. Pozwala zadać więcej obrażeń przeciwnikom, to chcę. Teraz pytanie, piorun nie, potrzebuję coś szybkiego, to jest. Krótkotrwałe zwiększenie szybkości twojego ataku, to będzie dobre. Raz, dwa, nawet chyba dałbym trzy razy, bo ta broń jest mega wolna. No dobra. 10% szansy na zwiększenie szybkości będę miał na 15 sekund. Ta broń jest taka taka wolna, że po prostu ją trzeba zwiększyć jej szybkość. Ale ma duży damage, więc może tego się zakompensuje. Tak, dobra, ja jestem gotowy. Chodźmy już. Czekaj, tak myślę. Chodźmy dalej, oby to teraz się udało nam. Dobra, teraz jestem gotowy. Dobra. Zmieniam zdanie. Dużo punktów miałem do wykorzystania, o dziwo. Zmieniam zdanie, damage ciągle nie jest taki, jaki powinien być. No bo jest wolniejszy, no dobra. Nie? Jak już zdobędę tatu umiejętność, to fajnie już bije to. I z grzybem bardzo fajnie to bije. Bardzo szybko nawet bym powiedział. Z grzybkiem bije. O, i zobacz teraz. Bije, czy fajnie? Tak, ja ale też jak, cały czas. Ale jak mam grzyba? No. Bije fajnie wtedy. Pięknie. Bez grzyba to zanim on machnie tym mieczem, to można po prostu, nie wiem, pójść sobie zrobić kawę i... No. Ej, ale mówiłem ci, no, jak przyzwyczaisz się... No. To koniec, nie? Ja mam głupie wrażenie, że twój młot bije szybciej niż ja. No bo grzyba miałem chyba. Teraz ja mam jeszcze szał, prawda? Więc szał też mi zwiększa szybkość, prawda? Tak jest. O 50%. No to ciągle nie jest, no to ciągle nie jest to jeszcze. No dobra, zobaczymy. No na pewno to jest lepsze od mojej broni. Bo wreszcie cokolwiek bije. Tak. No zobaczymy. Zadaję tego damage'a. Wow, co to było? Fajnie to było. Przywoływacz. Jest tutaj. Myślę, że to ty coś zrobiłeś, takie płomienie. Nie, to był przywoływać akurat. Ten. Aj. Gdzie on jest? Klepać go. Ej, nie ma szans. Żadnych szans nie ma z nami. Nie co, teraz. Ja będę korzystał z tej petardy jednak też, bo lubię to. Tu jest ogólnie przejście, a dopiero jak przejdziemy całą grę, to jest ukryte tam są drzwi. No, ale tam na razie nie wyjdziemy. Dobre ja mówię po prostu na przyszłość, jeśli będziesz grał po prostu tu dłużej, bo pewnie będziesz grał dłużej, bo ty jak kupiłeś, prawda? Tak, ja kupiłem gierkę i sobie będę ją masterować i czeka na dodatki, także... No co, no ja... nie ukrywam, że mi się podoba, nie? Znaczy gierka jest fajna, jest naprawdę mega, mega fajna, ale niestety, no u mnie się ona nie przyjmuje i to jest ten ból. No tak. U mnie ona się po prostu nie przyjęła. No, widzowie mają pierwszeństwo głosu, nie? No to wiadomo. Boss, to jest chyba boss. A bo zaraz będzie boss. Okej. Okay. Za sekundę, za dwie sekundy. Już za chwileczkę, już za momencik. Okej, okay. Próbuję ściągnąć wszystkich magów pierw. Oni będą je lekko irytować chyba, takie mam wrażenie. Okej, okay. Wszystko pięknie chyba nie poszło. Dobra, tu jest kolejny mag. No. Nasza ta. Gdzieś jest golem? Pokazał mi się golem na chwilę. Chyba na górze jest golem, jak tak. Jest. Okay. Hej, hej, hej! Dzień dobry, proszę pana. Okej, zatrzymałeś się, więc można na ciebie klepać. Łaj, to bolało lekko. Leciutko mnie zabolało. Czy ja cię mogę zestunować? Chyba nie, prawda? No nie, ciebie nie mogę. Okej, znowu speed. Jak tego grzybka nie mam. Dobra, spróbujmy lekko. Ale oberwałem, o jak oberwałem. Okej, znowu się odpala. No i... Strasznie jestem niezręczny. Uj. To lekki problem, bym powiedział, tak naprawdę. Bo ja muszę teraz do ciebie dotrzeć. Pokonam go, spoko, prawda? A teraz 20 muszę sekund. Wstrzeszyć, a nie mam życia w ogóle. Więc jeden shot mnie zabija. Okej. Okay. Ło, kurde. Udało się. Ledwo co. No, dzięki tobie. Zero życia. Padzik mi wibruje ciągle, bo to właśnie najlepszy. Jeśli masz mało życia, to pad po prostu wariuje. On ciągnie mnie teraz po prostu wibruje i to jest straszne. Nie muszę po prostu patrzeć, ja wiem, że coś jest nie tak. No, dobra, dobra. Tutaj. Chociaż tutaj są golemy, chodź tutaj może. Jest dużo golemów. Jasne. Ale ogólnie to może być dobre, czekaj. Patrz ile on zabrał życia, dużo, prawda? Czekaj, niech on tutaj się uruchomi. Dobra, teraz ma nagubić. I spadamy w tył znowu. I w tył, chodź w tył, niech on już uruchomi. Aha, czyli mamy czekać, aż on się... Tak jest chyba najprościej z nim. Dobra. I znowu bijemy.
Kurczę, cały czas wpadam tak te. Zdecydowanie najprościej. No, zresztą sam widzisz, prawda? Aj. To strzelaj wtedy. Jeśli nie masz możliwości. No. To strzelaj. Aha, dobra. Oj, musisz tutaj w moją stronę. Jest tylko jeden golem. Niestety. Chodź. Nie ma skrzynki. Żeś go sam oklepał. I kusza. Dostałem kuszę. Kuszę. No. Dobrze. Co tu w ogóle mam? Mam mnóstwo przedmiotów, same białe. Co, w drugą mańkę teraz? Tak, to z tą. Tam pokazuje cel zresztą. Tam mamy iść. Ach, to po prostu mój wielgachny mieczek. Jak ja nie lubię wolnych broni. To jest po prostu straszne. Ja takich po prostu nie lubię. Ale trampoliny po... Wow! Patrzę, gdzie no, nas... No tak, można po prostu wejść, prawda? No. Po prostu wchodzisz, bum, nie ma nikogo. Tak. No jest wygrana. Od razu win. Okej. Okay. Przelecieć całą mapę i na magu. Koniec. Na tych magów trzeba rozwalać, to jest właśnie najgorsze. Trzeba pilnować, żeby żadnych magów nie było, bo magowie zbyt łatwo dają im szansę. Mm-hmm. Na cokolwiek, na wszystko. No i dobra. Jak widzisz, bez problemu. Bez problemu. Mamy dwie wolne bronie z dużym damage'em. Tak, dajemy radę. No i do przodu, dalej. No może to nie jest broń moich marzeń, no ale jest lepsze niż przed tym miałem. No już jakoś ogarniam sobie tutaj, tylko jednak cały czas trzeba patrzeć, zerkać na te odnowienia się tych wszystkich użytkowych rzeczy, nie? Te miksturki życia i no, one tego wszystkiego. Mają znaczenie spore. Czasami zapominam, wiesz, zapatrzę się tutaj, co się dzieje. Wszyscy, super. Tu jest trzymany. Chodź tu, nie uciekaj. Coś tu było z tyłu, może tutaj coś, takie jakieś małe miejsce. A coś? Mhm. Przez skokiem trzeba wskoczyć. Tu. Aj, spadłem. Żyję. Dobra. Żyję jeszcze. Wiesz co, zastanawia mnie, tam można że... wejść jakoś, tak mi się wydaje. Nie mogę strzelić w górę po schodach mobka, ale w dół już mogę strzelić. Mogę tam wejść. Nic tu nie ma. Ja nie próbuję, bo ja tu jestem fight łapa. Ale szkoda, tutaj nic nie było. Tylko jak tam wrócić do ciebie? Chyba, że F1, czy tam tym sposobem, nie? Oj, jestem, udało się, jakimś cudem to przeskoczyłem. To było słabo, ale było ciężko, muszę powiedzieć. Dobra, idziemy dalej. Do góry? A, na samą górę choćby, od razu. Zatem się będziemy kryć. Tak. To jest ten moment, że spotkamy bossa? Tak, to jest chyba ten moment już. Która wyskocznia? Cześć, chwilę. Ja muszę zmienić chyba przedmiot użytkowy na tarczę, bo nie jestem pewien, czy to już jest ten boss. Jeszcze to będzie lepsza tarcza. Zerknę. Tarczę, teraz pytanie, czy ja potrzebuję tutaj w ogóle skakanie przy nim. Nie wiem, czy to jest ten, który ja myślę, czy to jest inny. Może się jeszcze wyleczyć, czekaj chwilę. Mhm. Się podleczył do maksa. Spoko. Bo ogólnie kojarzę dwóch bossów. Czyli znowu tego arcy złego osadnika. Mhm. Jest jeszcze jeden boss. Ale on chyba wychodzi z niego, tak mi się wydaje. Aha. Okej. Albo w to, albo w tą stronę się bijemy. Nie jestem pewien, kto będzie w której kolejności. Dobra, chodźmy. Idźmy, mamy jeszcze trzy szanse, tak? W razie czego. Nie, teraz będzie arcyzły osadnik. Aha. On jest jako pierwszy. Dobra, co tutaj mamy robić? Przeżyć na pewno. Bić jego, tym razem już bijemy jego, plus to, co on wzywa. Wow, co tutaj... Aj! No co jest? I on się wzywa mnóstwo przeciwników. Jest to, jak się zbijemy po kilku stronach, czyli ty będziesz leciał na niego, ja będę czekał tutaj. No. Jest szansa, że on tutaj po prostu przyleci. Okej. Okay. Dobra, ja tutaj stoję. Patrz, przyszedł do mnie jaki. Ja stoję po tej stronie. No. Patrz, pyk. Szybko. I teraz mamy głównego bossa. I on jest trudny. I jak będziesz strzelał, to broń się tarczą. Będę strzelać? Aha. Może będzie strzelał? Właśnie teraz.
Aj, nie zdążyłem! Kurczę, ja też nie. Nie zdążyłem. Tutaj trzeba się bronić tarczą wtedy. Okej, już kumam. Ty, tarczę mam pod Y, dobra, to mój Czekasz, aż się zregeneruje. Nie, nie, chodź. Dobra, idę. Wiecie, może, a musimy momencie poczekać, aż się... No właśnie. Ej, czemu nie mogę go bić? Aj. Mam tarczę, tarcza. Okej, okay, okay, idę. A teraz możemy strzelać? Możemy. Widzisz się, no. Ej, możesz... Uwaga. Co uwaga, to uwaga, jest? Uwaga. No on jest ciężki. Mam tarczę, jak coś będę miał. Jeszcze nie potrzeba. Już mam. Aj! Tarczę włączyłem w nim tarczę. Tak, w samym środku. I to był błąd. No dobra, mamy jeszcze chyba dwa życia. Tak, dobra, lecimy. Ja mam... Czekaj chwilę. Okej. Okay. Oj. Tarcza. Oj, zdążę. Respię cię, tak. Jak... Jest. Oj. O Boże święty, co tu się dzieje? Nie! Chodź. Jestem. Może tak, aj, okej. Okay. Zrobię to w ten sposób. Co to jest? Czekaj, może jakoś zdołam go tak po prostu pokonać? Przeżyję. Jest! Zrobił to! On to zrobił, proszę państwa! Ja tego mówię, on jest ciężki, te pozorom. Claymore, rzadka. Stałem kuszę z niego. A ja jakiś laska błyskawic. Kolejny raz dostałem kuszę. A teraz filmik końcowy. No, ja chętnie obejrzę. O to sobie bijemy go. Dawaj. A czemu ja wyłączyłem? Ja też. Skipnąłem. Chyba. Ja myślałem, że ja kliknę, ty klikłeś i włączyło nam się naraz. No. Ale ogólny motyw jest taki, że się pogodziliśmy z nim, bo powiedzieliśmy, spoko, graba będzie bardzo, bardzo fajnie, wróć do nas. Czyli happy end. I odblokowało nam nowy poziom. Przygodowy. Bo tam zaczyna się prawdziwa gierka. Ale na odcinki z tego zapraszam was już tylko do Topolo, tam możecie sobie to oglądać. Ja w tym miejscu kończę całkowicie już tą serię Minecrafta Dungeon. Dobra, także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie całej serii. Tak jak wspominał Safe wcześniej, ja jeszcze kontynuuję kampanię. Robimy to sezon przygodowy, także zapraszam gorąco. Wpadajcie, oglądajcie. Ja dziękuję Safe Modowi za całą serię, za to, że chętnie nagrywał razem z nami tutaj. I dziękuję wszystkim za oglądanie. Na razie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, siemanko, hej. Pa.